Cześć, kochani, tu Agnieszka. Jesteśmy w Chajem, nie w Krakowie. Jestem u moich rodziców i tak stwierdziłam, że przyjadę i coś nagram. W ogóle taki announcement na początek. Nie będzie przez najbliższy tydzień dłuższych filmów. Będą takie, myślę, po 20 parę minut, max do pół godziny, dlatego że tutaj jest tak słaby internet u moich rodziców, że 12 godzin mi się wrzuca film, który ma 25 minut. Więc żeby móc coś dla Was wrzucić, no to muszę troszeczkę krótsze te filmy nagrywać. Także, słuchajcie, jesteśmy w Chajem lokalnym, on jest mniejszy, asortyment jest mniejszy, ale obiecałam sobie, że jeszcze przejrzymy wyprzedaże Chajem. Już jak wrócę do domu, do Krakowa, to się zajmiemy nowymi kolekcjami, ale pomyślałam, że przejrzymy jeszcze wyprzedaże H&M i właśnie wpadłam sobie dzisiaj tak i o dziwo znalazłam sporo całkiem rzeczy, więc o, super, fajna przymierzalnia. Więc jakoś to trzeba będzie rozegrać, nie wiem, wyjdę i znajdę inną chyba. Dobra, światło wróciło, ale coś czuję, że dzisiaj będzie wesoło tutaj. Także słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, co znalazłam, to oczywiście zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się Wam podobał, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i oczywiście śledzić mnie na Instagramie. I teraz tak, co mam na sobie? Sukienka z Zary z zeszłorocznej kolekcji, to jest len z bawełną albo z wiskozą. Taka szmizjerka różowa z paskiem takim sznurkowym, słomkowym, o, tak bym to nazwała, taka szmizjera. Szczerze, tak wisiała w szafie od zeszłego roku, bo ja ją kupiłam na wyprzedaży i tak patrzyłam na te guziki i myślałam sobie, no kurczę, nie wiem, czy dobrze, że ją kupiłam, ale później ją zmierzyłam i stwierdziłam, że ona bardzo fajnie leży, bo rzeczywiście bardzo fajnie leży. W tym sezonie też są te sukienki, w sensie nie identyczne, ale bardzo podobne w kolekcji i mierzyłam, nie są takie fajne moim zdaniem, więc w sumie to się cieszę. Ona jest taka za połowę łydki troszeczkę. Mam tutaj podwinięte rękawy. Do tego mam okulary słoneczne z Guessa, z Zalando Lounge, kolczyki od Ani Kruk i jedyną torebkę, którą wziąłam do rodziców, czyli tą merkę z Korsa. Nie pamiętam już, jak ona się nazywa, kurczę. No nie pamiętam już. I snikerki, takie tenisówki z Ralpha Laurena chyba, o ile dobrze pamiętam, skórzone, tak. Także to jest mój look na dziś. Aha, na paznokciach jeszcze Semilac 000, czyli Leather Dream. Tak, a teraz już się bierzemy za przymiarki. Słuchajcie, udało mi się zmienić przymierzalnię, Boże, dzięki Bogu, bo tam światło gasło i w ogóle masakra. I zaczynamy mierzenie. Pierwsza rzecz to jest sukienka. Ona jest satynowa, z takim pięknym dekoltem halter i tutaj z wycięciem. To można chyba regulować, tak? Można czy nie? Nie, to jest zblokowane, więc ona tak wygląda u góry. Bardzo mi się spodobały te wzory. I tutaj mamy cienki sznureczek i szlufki. To jest długa sukienka, ona nie jest rozcięta w żaden sposób, jest jak widzicie taka do kostki. Bardzo mi się podoba, jak wygląda góra. Być może sylwetkowo nie do końca to idealnie na mnie leży, bo tutaj się robi taka bulwa, a to wcięcie w talii nie robi się takie, wiecie, zasadnicze, ale bardzo ładna sukienka, tak ogólnie rzecz biorąc. I ona chyba ma podszewkę, zaraz zobaczymy. Tak, mamy tutaj podszewkę, natomiast składowo no to będzie, myślę, raczej syntetyczna rzecz. I teraz możemy sobie zobaczyć też, jak to wygląda z tyłu. Aha, ja jej chyba nie zapięłam. Tak, nie zapięłam jej u góry, teraz lepiej. Myślę, że widać, jak jest zapięta. Słuchajcie, dziwne są te przymierzalnie. Teraz tu światło zgasło. Może to ze mną coś jest nie tak, ale tu po prostu gasną światła w tych przymierzalniach. Także taka sukienka. Mamy tutaj taki piękny wzór w kwiaty, w lekkich pastelach, powiedziałabym. I właśnie, no, wszystko jest ok. Tutaj brzuszek nieźle maskuje. Raz, że samym fasonem, dwa, że tym, że mamy tutaj wzory, nie? To jakby nie było, to też ma znaczenie. Można by ją może bardziej związać troszeczkę o tak, ale no generalnie sukienka jest śliczna. Bardzo mi się podoba, jak jest dół odszyty, bo jest taki lekko trapezowy, widzicie? Więc ona po prostu ładnie przy chodzeniu będzie pływać z nami. Nie wiem, czy jestem w stanie Wam to pokazać. Musiałabym wejść w lustro, ale no tak jakoś, widzicie? Ona tak ładnie fruwa, także no fajna sukienka, natomiast wydaje mi się, że właśnie ze składem tutaj będziemy mieć problem i że to będzie full syntetyk. Dużo tych sukienek tutaj wisiało. Ja jak zawsze wszystko, co będę pokazywać, będę Wam podlinkowywać, także
Co sądzicie? Fajna czy nie fajna? Jeżeli skład jest beznadziejny, w sensie to nie jest i tak rzecz, którą ja bym chciała wziąć, ale no jeżeli skład jest beznadziejny, no to się zaraz okaże, że nie jest taka fajna, ale fasonowo ciekawa, nie? Piszcie, co sądzicie. I tutaj cena, nie wiem, czy to jest 100 zł, czy mniej, ja miałam rozmiar M. A w składzie mamy co? Poliester i podszewka poliester, więc 100% syntetyku, niestety. I ta sukienka jest świetna, to jest sukienka satynowa, ona ma bardzo głęboki dekolt. Ja ściągnęłam biustonosz i go obniżyłam najbardziej, jak się da tak naprawdę, żeby ją zmierzyć, bo no pokażę Wam, tak to wygląda normalnie, czyli mocno mi tutaj wystaje. Niestety ramionczka nie są regulowane, więc nic z tym nie można zrobić. Bardzo spodobał mi się kolor i tak popatrzyłam, teraz to zgasło, i tak popatrzyłam na to, przed chwilą zgasło. Popatrzyłam na ten fason i tak sobie pomyślałam, że no to może być spoko sukienka. Mi oczywiście znać w niej biszuszek, ale uważam, że coś się dzieje. Ale uważam, że fasonowo jest bardzo fajna. Popatrzcie tam w lustrze, można zobaczyć. O, tutaj będzie lepiej widać. Tak, i popatrzcie, jak ona jest ślicznie z tyłu wykończona. Bardzo mi się to podoba, że tu mamy taki trójkąt i tu jest związana. I widzicie, biustonosz sobie też obniżyłam najbardziej, jak się da. Dół jest fajny, taki szerszy. Widzę, że ona ma kliny tutaj, tak? Czy mi się wydaje, to jest klin, czy to jest... Tak, tu są kliny też, żeby ona była taka bardziej trapezowa. A teraz to zgasło, to się zaświeciło. To jest jakaś chyba oszczędność prądu, nie wiem. Długość jest taka trochę przed kostkę. No bardzo mi się ta sukienka podoba. Gdyby góra była lepiej na mnie skrojona, to możliwe, żebym się na nią skusiła. No to jest chyba jedyna sukienka satynowa, którą mierzyłam tego typu, która po prostu w miarę spoko na mnie wygląda. Pomijając brzuch, to ona wygląda bardzo ładnie. Tak widzicie, to też jest taka rzecz, która będzie bardzo ładnie podczas chodzenia z nami fruwała. Nie wiem, czy widać to, czy to widzicie. No świetna jest. Szkoda, że mi znać brzuch i że ten dekolt jest taki ogromny, bo gdyby nie to, to myślę, żebym ją brała. Tu oczywiście mogłabym skrócić sobie troszeczkę te ramionczka, ale to jest i tak dla mnie za głęboki dekolt. Ja nie czułabym się komfortowo, tym bardziej, że z góry to tak wygląda, a ja tego bardzo nie lubię. Także ogólnie super sukienka. Jak tylko będę mogła, to Wam podlinkuję. Ona jest też zapinana tutaj na zamek. A teraz zobaczmy metki. I cena to jest 40,99 i nagrywam sobie kod, żeby móc ją później, wiecie, podlinkować. Mam nadzieję, że będzie na stronie. A popatrzcie, 30,99 nawet. Kurczę, jak sobie tak teraz myślę, może bym ją dla pokombinowania nawet wzięła? Co myślicie? Tak, mój zapał ostygł, bo to jest 100% poliestru, ale powiem Wam, że ta poliestrowa satyna jest taka jak niektóre wiskozowe, to naprawdę można się pomylić. Powiem tak, przypuszczałam, że to będzie poliestrowa satyna, ale trochę szkoda. Ej, ale to jest czad, popatrzcie na to, to jest taka sukienka, tunika. O, z takim właśnie ombre tutaj, jest gigantyczna szmizierka, no szyta po prostu z takiego fragmentu materiału, więc trochę taka peleryna i tak dalej. Tutaj mamy takie rękawy właśnie, że nam ręka wychodzi z tego przecięcia jakby. Strasznie mi się to podoba, tylko że jest dosyć duże i niestety to jest 100% poliestru, bo już sprawdzałam. No jest bardzo duże, ja chyba wzięłam M-kę, ale powiem szczerze, że no czadowe jest po prostu. Czadowe to jest. Ja lubię takie dziwne rzeczy, wiecie o tym. Z boku wygląda tak, jak taka jakaś peleryna. Zobaczymy sobie jeszcze tu. Ej, no odjazd. Ja wiem, że jestem dziwna. Patrzcie, jak jest w ogóle dekolcik z tyłu też. Jak to z tyłu wygląda, jak się puści? No dosyć szeroko, ale no nie wiem. I dekolt jest dobrej głębokości, tylko że to jest, kurczę, 100% poliestru, więc to jest takie bardzo efektowne, ale też jest lekkie, cienkie i wiadomo, że tutaj się jakoś nie zgrzejemy strasznie może w tym. No i jest w tym coś ciekawego. Ta górna część jest taka ciemno, bardzo ciemno, zielono-brązowa i tu mamy to przejście i na dole taki krem. Ja mam półhalkę moją z Intimissimi też pod spodem i tak spoko można by ją ponosić właśnie do takiej tylko półhalki, tą rzecz, patrzcie. Chciałabym Wam pokazać tak bez trzymania aparatu, no ale nie jestem w stanie. Ej, a w ogóle to chciałam Wam ewentualnie coś vlogować. Wziąłam aparat taki normalny, statywy
i chyba nie wzięłam takiej przełączki, żeby podłączyć aparat do statywu. Więc tak sobie pomyślałam, może jakieś takie pokażę wam na przykład rutynę pielęgnacyjną, ale musiałabym trzymać telefon w ręce, a drugą ręką robić, więc nie wiem. Może wzięłam, może znajdę jeszcze, może po prostu nie znalazłam. Poszukam jeszcze, jak coś to nagram. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem dlaczego. I trochę się lepi i elektryzuje. Już to czuję teraz. Ale tak za trzy dychy na przykład, jakby było, to bym chyba wzięła. Nie wiem czemu. Lubię takie dziwne rzeczy. Nie będę zakładać do tego torebki, bo moja torebka w tym momencie trzyma zasłonę, bo jak się zdejmie torebkę, to tutaj jest wielka dziura, przez którą każdy sobie może na mnie patrzeć. Takie fajne przemierzalnie. Ale generalnie napiszcie mi, co sądzicie. Jakby to było wiskozowe, to by było boskie. Niestety wziąłam egzemplarz bez metki, więc mogę wam tylko to pokazać. Pewnie jest S na M, drugi rozmiar. Nie wiem, ile to kosztuje. Może jeszcze podejdę, jak nie zapomnę, do wieszaka, gdzie te rzeczy są, i wtedy wam pokażę metkę. I wzięłam jeszcze do zmierzenia taką sukienkę, ale ona jest taka... może nie... jest ciekawa, słuchajcie, bo ona spłaszcza aż brzuch. Taka jest, że wszędzie jest dobra, a na brzuchu tak wszystko ściska, ale nie w taki sposób, że jest za mała, tylko po prostu tak dziwnie korsetowo trochę. To jest taka sukienka w groszki, krótka, ultra krótka, i ona jest tutaj marszczona właśnie z przodu, więc też fajnie maskuje brzuch, ale jest no ultra krótka. U góry mamy taki dekolt jak ogrodniczki, mi się to zawsze kojarzy. No i właśnie te groszki nieregularne, takie ekri na czarnym materiale. Jest zapinana z tyłu na zamek, o ile dobrze pamiętam, jak ją zapinałam, tak, z tyłu. No i ma takiego iksika też. O, ten zamek tu jest totalnie krzywo. Brzydko wygląda z tyłu. O, teraz ją wyrównałam. No nie wygląda chyba za dobrze, tak jak patrzę od tyłu. W sensie, ona na pewno jest też, tak mi się wydaje, za mała rozmiar. Ale no popatrzcie na brzuch. Ona tak ładnie podkreśla pupkę, że ta pupka jest taka odstająca. Tu jest tak... wszystko ładnie i no, ta długość zdecydowanie jest dla odważnych. Moim zdaniem ona wygląda fajnie. Nie jest to może sukienka dla mojej sylwetki, ale jak na sukienkę, która przylega, która opina, to jest okej. Tak mi się wydaje. Nie mówię, że to jest takie, wiecie, idealne właśnie dla kolumny, ale jakoś jest w niej coś takiego playful bardzo, jak ją założyłam, i no nie wiem, czuję się tak sexy flexy trochę może, może przez to, że jest taka ultra krótka, jest w niej coś fajnego. Po prostu. Fajnie jest też zrobione, że ta przednia część jest właśnie taka przylegająca, a tutaj trochę jest pupa i odstaje. Nie jest tak, że wiecie, tutaj też przylega, tylko jest troszeczkę luźniej, więc niewątpliwie jest to ciekawy fason i myślę, że na troszkę innej może sylwetce może wyglądać rewelacyjnie. I tutaj cena to jest 80 zł, ja miałam rozmiar 38, więc w sumie trochę sporo, nie? No, przecenione ze 150. A w składzie mamy tak, 72 wiskoza, 28 ren z wierzchu, no i podszewka niestety 100% poliester, tak, bo ona jest cała przepodszewkowana. I tutaj taki, no nie powiem, że secik, bo po prostu założyłam i górę, i dół, żeby było od razu. No, nie będę do majtek pokazywać góry albo do spodenek, do stanika, nie? Słuchajcie, taka bluzka z główkowanymi rękawkami, z kwadratowym dekoltem. Tutaj jest cienka, taka koszulowa bawełna i jak widzicie są przeszycia. No i mamy haft angielski na tych główkach. Tak pomyślałam, że... to może całkiem ładnie wyglądać. Widzę, że te bufki się spoko układają, natomiast trzeba wziąć pod uwagę zawsze, że kwadratowy dekolt sprawia, że tu jest szerzej, że tu jest masywniej. I jeżeli mamy taki dekolt jak ja, bez wyraźnych obojczyków, taki wiecie, też masywniejszy, no to to zawsze będzie troszkę masywnie właśnie wyglądać. Więc tutaj trzeba to rozbić, albo nie trzeba, dobrze jest to rozbić jakimś czymś na szyję po prostu. Tak, to jest taka, widzicie, tutaj mam pępek, taka krótsza bluzka, ale ona właśnie fajnie się zgrywa z takimi spodenkami paperback troszeczkę, no bo tu jest guma i taka, widzicie, falbanka. Zobaczmy ją jeszcze, jak wygląda może z boku, tak. A z tyłu? Z tyłu mamy tak, plaster miodu tak zwany, czyli po prostu to takie gumkowanie. Ja ją wzięłam chyba w rozmiarze M. No i wydaje się moim zdaniem dobra. Tutaj widzicie, z przodu miałam spodenki na wierzchu, a tutaj mam to na wierzchu.
I wydaje mi się, że lepiej będzie, jak spodenki dadzą. Dam na wierzch. Tak, także tak wygląda ta bluzka. No taki klasyk tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie fasony. Natomiast na dole mogłyście zobaczyć, już mam spodenki. To są spodenki takie muślinowe, myślę, że bawełniane, właśnie z gumką tutaj. Dosyć krótkie, ale tak fajnie krótkie, bardzo wygodne, bardzo komfortowe w takiej ciemnej, powiedziałabym, militarnej zieleni. No bo nie nazywajmy tego kaki, bo to kaki nie jest. Tak. Dosyć krótkie, ale nie takie, żeby, nie wiem, pupa wyskoczyła czy coś takiego. Bardzo fajne. Ja w tym momencie mam wciętą bieliznę dosyć, więc one trochę mi tam w pupę wchodzą, ale generalnie są komfortowe, takie do pośmigania czy do koszuli i topu jakiegoś. Tak mi się wydaje, że mogą być fajne. Czy do na przykład, no nie wiem, no takiej bluzki też w sumie nie wyglądają jakoś tragicznie. Trochę tak za bardzo girly jak dla mnie. Widzę, że ładnie się w miarę układają na sylwetce. Wiadomo, że ja mam szerszą talię, więc tutaj nie ma tej różnicy między talią a biodrami jakiejś wielkiej, ale one ładnie, te biodra tak czy siak widzę, zaokrąglają, tak w wystarczającym stopniu jak dla mnie. Wydaje mi się, że też nie prześwitują. Mamy tutaj kieszenie. Fajne spodaneczki, nie widziałam ich wcześniej tak w sumie na jakiejś stronie H&M'a, czy jak przeglądałam kolekcje wiosenne, nie widziałam ich, może nie zwróciłam uwagi. Także z tych dwóch rzeczy ta mi się bardziej podoba, spodenki, a wy napiszcie, która według was, co wam się bardziej podoba. Jeszcze wam tak pokażę z bliska te hafty angielskie. Ładne, są takie delikatne. No i ta gumka z tyłu. A teraz patrzymy i tutaj mamy cenę 90 zł, ale ona wisiała na przecenie. O, widzicie, 40,99 w tym momencie. I wydaje mi się, że tutaj też skład nie będzie zły, że to raczej będzie może bawełniane. Tak, 100% bawełny, a hafty 100% poliester. No ale to częsta praktyka. I jeszcze ta elastik jakiś, to mamy poliester z elastanem. I znalazłam jeszcze taki top halter, czy tam bokserkę, taką prążkowaną, błękitną i tak sobie pomyślałam, jaki śliczny kolorek w ogóle, perfekto, to co lubię, tylko że był tylko rozmiar L, no i wzięłam ten rozmiar L, no jest zdecydowanie na mnie za duża, zwłaszcza te wycięcia tutaj, nie, no bo tu biustonosz wychodzi, szkoda, bo wydaje mi się, że dla mnie to MK byłaby lepsza, czy nawet może SK, bo to jest taki, no to są takie fasony, które często w H&M można, przynajmniej ja zauważyłam, że mogę zejść rozmiar niżej i one są wtedy dobre. No tak bym chciałam tylko pokazać takiego błękitniaczka. Szkoda, że nie jest dobry na mnie rozmiar. Ona też jest jakoś bajecznie tania, z tego co kojarzę, z 15 zł kosztuje. Także pokażę wam metki. Tak, tu mamy kod, ja sobie popatrzę, 12,99, więc nawet jeszcze taniej. I tutaj mamy coś z bawełna z recyklingu, a zobaczmy ogólną metkę. Tak, i tutaj jest 95% bawełny i 5% elastanu, czyli fajny składzik, taki basic. Jak wrócę do Krakowa, to sobie muszę paznokcie zrobić, bo już mi odrastają, ale kolor to jest to samo praktycznie, popatrzcie. Tu niestety rzecz też troszeczkę na mnie za duża. Z przodu tego nie widać, ale widać to z tyłu. Taki top luźny, trapezowaty, w pionowe paseczki, takie jasno-niebieskie. Tutaj mamy lekko przymarszczoną część ramionczka, które są do regulowania, można je regulować. Pokażę wam może tak, widzicie? I mamy taki większy dekolt na plecach, ale ona jest, mam wrażenie, jednak troszkę na mnie za luźna. O tutaj, widzicie? Tutaj tak za bardzo aż wisi wszystko. I tu chyba mam rozmiar L, bo wiem, że to była jedyna i tak też mi się spodoba i stwierdziłam, kurczę, może będzie dobre, ale już widzę, że trochę jednak za luźno jest. Fajna rzecz. Też przyjemna, taka lekko chrupowata, jakby lniana, może to jest nawet len 100%. I to jest taki fajny, niezobowiązujący, chillowy t-shirt właśnie do takich spodenek. Fajnie to wygląda, popatrzcie jeszcze. Tutaj macie pomysł gotowy na zestawianie takich paseczków, na przykład niebieskich, z takimi szorcikami w tej właśnie ciemnej, takiej militarnej zieleni. Bardzo fajnie to wygląda i ten kolor, o dziwo, podkreśla opaleniznę. No jak mamy biel z błękitem, to też, ale taki kolor podkreśla opaleniznę, to wam daje znać. Tak, także ogólnie podoba mi się ten zestaw, tylko już jest taki na luzie, tylko że to jest troszkę za duże na mnie, niestety. No. A wiecie, też mam dużo takich rzeczy, więc a jakbym tak, o,
Jakbym to tak miała. Teraz kombinuję, żeby było dobre, żeby było fajne. Chociaż ja wiem, czy to za dużość, czy ten za duży rozmiar jest taki bardzo jakoś drażniący. Co sądzicie? Ciekawa jestem. W sumie chyba spoko. Coraz bardziej mi się te spodenki podobają. Tak sobie w nich jestem i są mega wygodne, aczkolwiek do nich raczej przydałyby się takie majtki, które nie wchodzą w pupę, bo one też zaczynają wchodzić w pupę wtedy, te spodenki. Także wygodny zestaw. Bardzo, bardzo chill. I tutaj cena tego topu to jest no właśnie ile? Aktualna cena nie jest nabita. Regularna cena z przodu metki, najniższa cena, w ogóle nie jest nic nabite, więc musiałabym się dowiedzieć przy kasie. No ogólnie kosztowała tylko 40 zł też w sumie początkowo, więc nie jakoś hiper drogo. I tutaj mamy ładny skład, bo jest to 80% wiskozy, 20% lnu, więc fajny składzik. I słuchajcie, kolejny taki, no, nie tyle zestaw, co ja to po prostu zestawiłam i bardzo mi się to zestawienie podoba. Spodnie wzięłam bardziej ze względu na was, bo ja w tym stylu mam spodnie z H&M-a, które bardzo lubię. Pierwsze rozcięcie, które akceptuję, słuchajcie, pierwszy raz mam spodnie, w których rozcięcie akceptuję. Jakoś tak, może dlatego, że długość też jest w miarę okej. To są spodnie w takim właśnie brązie, cieplejszym, jaśniejszym brązie. Tutaj na gumce mamy kieszenie. Tył mi się nie podoba i one są na mnie za duże też, bo popatrzcie, co się robi na pupie, widzicie? Ta pupa się tutaj składa całkiem. One powinny być troszeńkę, no tak jakby mieć biodra, żeby się oprzeć, nie? Albo być w mniejszym rozmiarze. I one też mają niezbyt piękne kieszenie na tej pupie. Takie jakby niepotrzebne, o. Natomiast same w sobie spodnie całkiem ciekawe. No i popatrzcie na to zestawienie, które zrobiłam. Takie easy peasy. Mamy taki top z podkreślonymi od góry właśnie miseczkami. Ja mam taki, to jest obecna kolekcja wiosenna, ja mam taki w jasnym fiolecie, w takiej lawendzie. I widziałam właśnie, że był też ten w paski i on jest fajny, powiem wam. Długość jest taka przed pępek, no tak idealnie. Takie zestawienie moim zdaniem kolorystyczne jest świetne, bo mamy tutaj złamaną biel z czernią, te paski i właśnie takie spodnie. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba zestawienie pasków właśnie z takim brązikiem. No natomiast spodnie są na mnie po prostu za duże. Wydaje mi się, że one są lniane. Czy prześwitują? Wydaje mi się, że nie. Są na mnie po prostu za duże, więc no poza tym, tak jak powiedziałam, ja mam bardzo podobne spodnie, tylko że fajniejsze z H&M-a, wiecie które. Natomiast top jest ogólnie rzecz biorąc za duży, bo on mi się w tym momencie trzyma na podwiniętym biustonoszu. Sądzę, że gdybym tego biustonosza nie miała, to by mi zjeżdżał, bo jest po prostu luźny. Ale no to też był rozmiar, który był akurat dostępny, więc wzięłam tak bardziej z ciekawości. Zresztą przy wyprzedażach często gęsto tak jest i zresztą nie tylko przy wyprzedażach, że no, niekoniecznie to, co jest na metce, to ma znaczenie, bo czasami te rozmiary pasują nam, wiecie, takie, których byśmy się nie spodziewały. No brzydko te spodnie na pupie wyglądają, smętnie wiszą, smętne zwiski, natomiast no to widać ewidentnie, że marszczy się i tak dalej, jest za duży, ale ja nie wiem, czy ja go nie mam czasem na wishliście H&M-owej. Ale znowu nie jest to też taka rzecz, którą już musiałabym, wiecie, iść na stronę jakoś kupić i tak dalej. Co sądzicie? Fajne zestawienie. Nie macie dzisiaj takie trochę pomysłów też bardzo prostych zestawień. Także zobaczmy teraz metki topu. Czy coś jeszcze jest w ogóle do zmierzenia? Mam jeszcze tylko sukienkę chyba. No to myślę, że metki tego i tego. I cena tego topu to jest 30,99, no i tak jak mówiłem, miałam rozmiar L. A w składzie mamy tutaj wiskozę z poliamidem. I teraz tak, cena spodni to jest 60,99, jeszcze sobie tutaj nagram kod i zaraz zobaczymy skład. Rozmiar M miałam. W składzie mamy tutaj tak, wiskoza z lnem. I tu jest całkiem fajna i bardzo chill sukienka. To jest chyba bawełenka, taka cienka albo wiskoza. Mamy głębszy dekolt i takie, widzicie, rozmazane geometryczne wzory. Ona jest taka jakby zaokrąglona po bokach, bardzo taka chill. To jest taka sukienka, którą mogę założyć ja, dziewczynka, która ma lat 15, czy moja mama, która ma ponad 60. Taki fason po prostu, bardzo chill. Tył jest troszeczkę, mam wrażenie, dłuższy,
z tyłu jest totalnie gładka. Takie sukienki świetnie wyglądają właśnie do zwykłych białych tenisówek. Nic więcej tutaj nie trzeba. Mamy rękawki takie odszyte stąd. No i jest to wykończenie, za którym ja może nie przepadam. Tutaj to można jeszcze niby związać, ale to wtedy bardzo mocno zabudowuje sylwetkę. Tutaj mamy duży wzór, więc ona jest też taka, wiecie, jeżeli chodzi o optykę, powiększająca. I mamy też tutaj lekko odstające właśnie te rękawki, które też nas mogą troszeczkę poszerzyć, ale ogólnie jest bardzo taka, bardzo chill, taka po prostu fajna. Taka po prostu fajna, zwykła sukieneczka, którą możecie właśnie w lecie bez problemu sobie nosić. Ona jest też cieniutka, a mam wrażenie, że nie prześwituje chyba jakoś wielce. W sensie ona będzie pod światło prześwitywała, czyli będzie Wam tutaj nogi znać i tak dalej, ale nie prześwituje tak, żeby bieliznę było znać, że jest na przykład jakaś tam w innym kolorze, bo ja dzisiaj nie mam cielistej bielizny, tylko szarą i nie widać jej. Także fajna rzecz, taka totalnie na luzie i myślę, że tu składowo też całkiem niegłupio. Jeszcze sobie zobaczmy ją tak z boku. Widzicie? Taka luźna, taka po prostu do narzucenia i komfortowa. Także jestem na tak, bardzo mi się też podoba. I jeśli chodzi o tą sukienkę, to tutaj mamy kod i niby cenę, ale słuchajcie, cena to jest 30,99, więc naprawdę tania sukienka. I też pochoskład. No to jest 100% bawełny za 30 zł. Fajny, lekki fason, czy na wakacje, czy po mieście, czy gdziekolwiek. No naprawdę super. I jeszcze ostatnia rzecz. Miałam Wam tego nie pokazywać, ale generalnie to jest jak top. To jest biustonosz sportowy. Sportowy biustonosz właśnie z H&M-a. Tak sobie pomyślałam, próbuję piersi podciągnąć, że przydałby mi się jeszcze. On chyba nie jest jakoś strasznie drogi. Natomiast chodzi mi o to, żeby ten mój biust był trzymany, nie? Ze względu na tę bliznę, którą tutaj mam, która już zauważyłam, że mi się sporo rozeszła, więc muszę mocno cycka trzymać, żeby się tu nie rozchodziło bardziej. I założyłam jeszcze te spodenki. One, kurczę, kosztują 4 dychy, ale powiem Wam, że podobają mi się i nie wiem, czy ich sobie nie wezmę. No i właśnie założyłam ten top do nich. Właściwie ten, nie wiem, czy to jest top sportowy, czy biustonosz sportowy. I w sumie fajnie to wygląda. W sensie nie przeszkadza mi ta ogromna ilość brzucha, którą widać. No, może bym tak jakoś na ulicy nie śmigała w tym. Chociaż nie, nie, raczej nie. Jak coś, to jeszcze koszulę bym do tego założyła. Ale tak właśnie bardzo wygodny jest, wiecie, ten top sportowy. To mu trzeba przyznać, że on jest mega, mega miękki tutaj wszędzie. Ja myślałam, że te krawędzie obszycia będą jakieś takie drażniące czy coś. On jest miękki, dobrze trzyma, przynajmniej taki mniejszy biust dobrze trzyma, a nie wrzyna się nigdzie. Także nie wiem, czego nie wezmę. Tutaj trochę odstaje mi na środku, zastanawiam się dlaczego. Może on jest na mnie za duży? No ale to jest M-ka. Muszę, ja powinnam wziąć S-kę, rozmiar. Ale chyba SK by była jakaś taka właśnie trochę za mocno już wcinająca się, więc możliwe, że sobie wezmę też ten biustonosz. A w składzie mamy tutaj poliamid z elastanem, czyli no taki syntetyk po prostu, jak często w takich biustonoszach. Okej, słuchajcie, to by było na tyle, kończę. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. Ja się fajnie bawiłam. Jeszcze raz zmierzyłam tą koralową sukienkę. Ona jest taka ładna, ale tak mi brzuch podkreśla. I na pewno wyjdę z tymi spodenkami, stąd tak na 99%, a czy coś jeszcze, to zobaczymy. Jeszcze mam chwilkę, żeby się zastanowić, więc będę myśleć. Natomiast jeżeli fajnie spędziliście ze mną czas, a naprawdę mam nadzieję, że tak, to zostawcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!